Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. W ubiegłą sobotę minęło 6 lat od dnia, gdy do domu ojca odszedł Jan Paweł II. Jak co roku Polacy w tym dniu gromadzili się na modlitwie. Ale tym razem obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II miały inny, niezwykły charakter. Za niespełna miesiąc w Watykanie odbędzie się beatyfikacja największego z Polaków. Pamięć o odejściu Jana Pawła II do domu ojca jest ciągle żywa. Pamiętam tylko, że jak się dowiedziałam, to się dowiedziałam od mamy, strasznie mocno opłakałam z mamą. 2 kwietnia 2005 roku płakał cały świat. Polacy wiele mu zawdzięczają i nie wstydzą się o tym mówić. Dzięki panu papieżowi ja dziś jestem blisko Pana Boga. Dziś, w 6 lat od śmierci Jana Pawła II, jak Polska długa i szeroka, w wielu miejscach zorganizowano modlitwy, czuwania, marsze, a także imprezy kulturalne. Nie zapomnimy i będziemy to przekazywać naszym dzieciom i wnukom pamięć o papieżu, o Janie Pawle II. W sposób szczególny kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II obchodzono w Krakowie. Na Franciszkańskiej 3 w oknie portret papieża Polaka, kwiaty, znicze. Wieczorem, w godzinę odejścia papieża z Polski do domu ojca, rozpoczęło się tu czuwanie modlitewne. Okno papieskie będzie kojarzyć się całemu światu z osobą Jana Pawła II. Przed południem otwarto mobilne muzeum Jana Pawła II. Wystawa jest przeprowadzona w sposób dosyć ciekawy, multimedialna forma, więc myślę, że przystępna dla współczesnych w sumie ludzi, więc polecam wszystkim. A na małym rynku najmłodsi w wielkoformatowej grze ulicznej mogli sprawdzić swoją wiedzę o 104 pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II. Wieczorem w Bazylice Mariackiej odprawiono uroczystą mszę świętą. Po niej odbył się koncert Santo Subito. Podobnie było w wielu innych miastach Polski, między innymi we Wrocławiu. Ulicami stolicy Dolnego Śląska z okazji kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II przeszedł Marsz dla Jezusa. Z kolei w Wałbrzychu odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup profesor dr habilitowany Ignacy Dec, biskup świdnicki. Chcemy już dziękować Panu Bogu za nadchodzący dar nowego błogosławionego, którego wszyscy znaliśmy. W Warszawie na placu Piłsudskiego do wieczornych uroczystości modlitewnych przygotowywano się kilka dni. To właśnie tu, ponad 30 lat temu, zabrzmiały słowa, które zmieniły oblicze całego świata. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Oddawanie hołdu Janowi Pawłowi II w 6. rocznicę jego śmierci miało miejsce nie tylko w kościołach i na placach, ale także w innych miejscach. Między innymi w Sopockim Domu Pomocy Społecznej. Rozpoczęliśmy ten dzień, jak przystało na katolików, od mszy świętej. Zaznacza kapelan ksiądz Dariusz Ławik. Potem był koncert i przypomnienie słów wielkiego papieża Polaka. Chcieliśmy upamiętnić rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, stąd pomysł koncertu, a także odczytania jego testamentu. W Sopocie czytano testament Jana Pawła II, a w Gdańsku można zobaczyć było jego zdjęcia. W Kościele Opatrzności Bożej na Gdańskiej Zaspie ksiądz Kazimierz Wojciechowski, proboszcz parafii, zorganizował specjalną wystawę. Od tygodnia czynna jest w ośrodku papieskim wystawa Droga do Świętości Jana Pawła II, która obrazuje jak gdyby całość jego życia od dzieciństwa do jego pielgrzymek, do jego odejścia do Santo Subito i do naszej wspólnej modlitwy o rychłe wyniesienie go na ołtarze. A to już za niespełna miesiąc, 1 maja, w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy, Jan Paweł II zostanie zaliczony w poczet błogosławionych.